Cześć, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Jimmy Dark i witam was w trzecim odcinku z naszej serii Pokémon Uranium. Dzisiaj zaczynamy troszeczkę inaczej, ponieważ musiałem troszeczkę poświęcić czasu na ekspienie Pokémonów, ponieważ jak pamiętacie w poprzednim odcinku złapaliśmy Capbuga. I mogę wam pokazać, że już został on troszeczkę wyekspiony. Raptor został wyekspiony na 10 level, natomiast Capbug został wyekspiony na 9 level. Nie na 10, a to z racji tego, że ten Pokémon nie 10 levelu ewoluuje. Tak więc chciałbym tę ewolucję po prostu pokazać wam na filmie. Po prostu jak ona by wyglądała. Natomiast zanim to zrobimy, jednak chciałbym pójść dalej, ponieważ tutaj w tym mieście raczej już do zrobienia nic nie ma. Po prostu wychodzimy na road 2, na drogę 2. I wydaje mi się, że tutaj w tym mieście już raczej nie ma nic do zrobienia, przynajmniej z tego co pamiętam. Tak więc lecimy z kolejnymi walkami od razu, bez żadnego zbędnego gadania. Postaram się dzisiaj nagrać dwa odcinki, zmontować dwa odcinki, żeby było na zaś, ponieważ no teraz było dwudniowa przerwa bez odcinków, co niestety jest no złe. Po prostu byłem leniwy, dzisiaj spałem od 14 do 17.30 niestety po zajęciach, tak więc no się zdarzyło. Mam nadzieję, że nie będziecie źli. Więc dobra. Oczywiście przeciwnik ma Birby. Jestem ciekaw, kiedy Raptor nauczy się pierwszego swojego ataku, bo jak na razie znamy tylko Ember i i Scratcha i Growla oczywiście, który niestety no nie jest zbyt przydatnym atakiem. Tak więc jestem ciekaw. Jestem ciekaw kiedy. Dobra, czy Shiny Mank? Na Shiny Manka można zamienić Capbuga. Może się uda go wyewolować na 10 level. Na 10 levelu? Raczej tak. Po tej walce powinien dostać ten swój upragniony 10 level. Nauczył się on dwóch ataków. Struggle Bug, który ma power 50 i jest atakiem specjalnym, oraz Fairy Wind, czyli dobrze mówiłem. Capbug jest Pokémonem typu robaczo-wróżkowego. Tak więc bardzo fajne połączenie, szczerze mówiąc. Bardzo ciekawe, ponieważ chyba w zwykłych Pokémonach nie ma nigdzie takiego połączenia. Struggle, niestety. Widzę, że tutaj nie za bardzo dobrze działa na niego, jednak wydaje mi się, że powinniśmy raczej dać radę Struggle Bugiem. Chociaż może spróbować Fairy Wind, ale Fairy Wind ma 40 powera, więc będzie gorszy, zdecydowanie będzie gorszy. Jego atak elektryczny rośnie, jego Special Defense rośnie. Aha, czyli tutaj trzeba będzie. Zastanawiam się, czy teraz go rozwalimy. Tak, rozwaliliśmy. Na szczęście kryt wszedł i powinien na 10 level wbić, dokładnie. No i się udało. I teraz, z tego co pamiętam, Capbug ewoluuje nam w całkiem mocnego, silnego Pokemona. I raczej nie zamierzam tutaj przerywać ewolucji, żeby uczył się wcześniej ataków, ponieważ chyba w tej wersji są one takie same, w sensie na bardzo podobnym poziomie ewoluuje, na bardzo podobnym poziomie dostają one ataki. I przemienił się on w Cable Flya, z tego co widzę. Pierwszy raz mam tego Pokémona, szczerze mówiąc, wcześniej go nie wyewoluowałem i chciałbym zobaczyć jego statystyki. Backfairy. Bardzo wysoki ma defense oraz bardzo wysoki ma special attack, więc będzie można bardzo fajnie nim. Dobrze, że mamy dwa ataki ze specialem. A czekajcie, sprawdzę Raptorcza. Raptorcz ma special attack, więc tym Pokémonom przydałoby się troszeczkę zwykłych ataków. Nie, special attack, przepraszam bardzo. Czekajcie, bo coś mi się pogubiło. Defense ma duży, ma największy defense. Natomiast special attack ma prawie najmniejszy. Nieważne, ale okej, czyli po prostu zwykłymi atakami najlepiej by było nim atakować. To dziwne, że taki Pokémon ma tak słaby special attack. No i tutaj special attack ma oczywiście Raptor najwyższy, dlatego używanie Ember i innych ataków podobnych jest bardzo, bardzo, bardzo korzystne. Myślałem, że przyjdę obok niego, no ale no nieważne. Hey kids! Kolejny. Prawdopodobnie będzie miał on Monkey.
Tak jak pamiętacie, mówiłem, że gra posiada również fragmenty z innych Pokemonów, zwykłych, tak więc jak widzicie, proszę bardzo, Mankey, bardzo fajny Pokemon, przyjazny, szczerze mówiąc. Więc naprawdę bardzo fajnie, że tutaj troszeczkę nutki starości możemy poczuć w tych Pokemonach, żeby nie było takiej uciążliwości, że tylko nowe, i że niektórym na przykład się nie podobają, przydałyby się jakieś inne. Barrel, jest to nowy Pokemon, który jest typu zimno-stalowego. Tak więc Ember będzie grał z nim tylko X1, ponieważ stal jest super efektywna, natomiast ziemia jest słabo efektywna, dlatego to wszystko się wyrównuje do zwykłego ataku. Earthquake, który umie ten Pokémon potem, jest naprawdę mega ciężki. Tego Pokémona łapać nie będziemy, ponieważ, znaczy możemy go złapać, ale trenować go nie będziemy, ponieważ jest to bardzo uparty Pokémon w trenowaniu, niestety. Tak samo jak tego Cubbuga, no dosyć musiałem poświęcić czasu, żeby go wytrenować na aktualny level. Bodajże chyba tutaj nie możemy przejść, ponieważ tutaj Rock Smasher trzeba znać. Dlatego wydaje mi się, że najlepszym pomysłem będzie przejście przez jaskinię. Passage Cave się nazywa. No i oczywiście, jak to zwykle bywa, w jaskini mamy Pokémony. Tonemi. Jest to Pokémon Poison Ground bodajże, z tego co pamiętam. Można na nim próbować Ember. Można walczyć z dzikimi Pokemonami, jak widzicie, dzikie Pokemony w tym okresie już mają tutaj, tak, to jest Poison. Dobra, będziemy musieli się wrócić niestety, bo Poison jeszcze na tym etapie jest bardzo bolesny. Na tym etapie gry. Używamy oczywiście Ember, żeby pokonać, nie zabić, ponieważ w Pokemonach się nie zabija, co to nie. Escape Rope. Szczerze mówiąc, nigdy nie używałem tego. Może w krytycznych jakichś przypadkach, ale tak to zawsze omijałem te escape rope'y. Wrócimy się do Poké Center, ponieważ to niestety na tym etapie jeszcze, szczególnie jak biegamy, co chyba tutaj nawet 4 kratki Pokémon otrzymuje obrażenie od trucizny. Więc jak gdybyśmy mieli przejść tą jaskinię z trucizną, niestety nie przeszlibyśmy, po prostu. Tak więc. Wybaczcie naprawdę za tą dwudniową przerwę, ale dzisiaj miałem słaby dzień i nie zdążyłem nawet nagrać i zrenderować, żeby wrzucić na wieczór. 14 do 17.30 spałem, co się mi praktycznie nigdy nie zdarza i sam byłem zdziwiony, że coś takiego było, miało miejsce. This cave is dangerous. No oczywiście, każda jaskinia jest niebezpieczna. W zależności od tego, jakie ma się Pokémony. Barrel. Bardzo uciążliwy Pokémon w kolejnych ewolucjach, tak więc jest bardzo uciążliwy jako przeciwnik i jako Pokémon do trenowania, więc niestety Defense Rose. No niestety. Użyjemy sobie Scratcha, chociaż nie wiem, czy to powinno go wyeliminować. No nie jest bardzo. Trzeba będzie chyba nawet użyć, tak, będzie trzeba użyć Ember jeszcze raz, bo jeszcze sobie utwardził. Ono bodajże ma... Dobra, użyjemy. No, na wszelki wielki, żeby nie było żadnego problemu i później zgrzytu i płaczu. Kolejny barrel. Jezu, nienawidzę tych Pokemonów. Czekajcie, na stali, na ziemię, czy była jakaś podwójna efektywność? Ziemia jest podatna na wodę. Stal nie jest podatna na wodę. No na wodę nie, musiałbym sprawdzić w telefonie i zaraz to zrobimy prawdopodobnie. Tak więc tutaj sobie Raptor, czyli rozwala naszego barela. Oczywiście przeciwnik musiał paść pod naszym naporem umiejętności. I lecimy dalej, bodajże tam po prawej nic nie było. I już sprawdzam, czy jest jakaś podwójna efektywność na Pokémony tego typu. Tonemi, czy ja chcę używać? W sumie, kurczę, znowu dostanę ten poison gazem i będzie słabo, więc wolałbym jednak uparte te Pokémony. Dobra, już patrzę. Pokémon Type Charge, oczywiście mam tutaj wykres i czekajcie, Defense. I to powinno być Ground.
Ground... jaki tam był? Grind Seal, okej. Efektywność 2 razy. Nie ma żadnej praktycznie. Nie, nie ma żadnej niestety. Jest, ground jest podatny na lód, na water i na grass, tak więc... czekajcie, a stal, czyli jedynie będzie podatny 2 razy na water, więc no niestety. Pokémon z bardzo dobrym połączeniem, gdzie tylko wodne go mają na niego podwójny atak. A tak poza tym Pokémony wszystkie mają albo pół, albo jeden. Tak więc no, powiem szczerze, że połączenie naprawdę bardzo ciężkie, bardzo mocne i w przyszłości chyba właśnie dlatego nie ma dużo tego Pokémona, bo byłby chyba zbyt OP. W sensie trenerzy nie posiadają go zbyt dużo w późniejszej fazie. Ale Pokémon naprawdę ciekawy i fajna jest jego w sumie ewolucja potem. Bardzo, bardzo interesująca, bardzo fajna kreska. Dobra, ten będzie miał bodajże walczące Pokémony. Nie, będzie miał Tonemi. Tonemi będzie miał, tak. Będzie miał Tonemi. Albo Mankeya, bo jest w sumie walczącym, więc... Zaraz zobaczymy. Zaraz się przekonam. Jaka muzyka! Jaka muzyka, mój Boże! Raczej Manki... Zauważcie, że tutaj nie ma pokazane, ile przeciwnik ma Pokémonów, co jest bardzo dużym utrudnieniem, moim zdaniem. I to nawet bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. Tak więc w sumie troszeczkę dodaje to smaczku tej grze. Niestety ta gra jest sama w sobie bardzo trudna, ponieważ jest i pewna jaskinia w zwykłych Pokémonach, która posiada 40-levelowe dzikie Pokémony i to jest już naprawdę szczyt. A tutaj 40-levelowe Pokémony zaczynają się przed 7 gymem. Dlatego, o, to jest owieczka. Jak pamiętacie, jest taka owca elektryczna Merip w drugiej generacji. Jest ona elektryczna, to ta owieczka jest elektryczno-ciemna. Jest to bardzo dobry Pokémon, szczerze mówiąc. I zastanawiam się, czy by go aktualnie nie złapać, ponieważ elektryczno-ciemne Pokémony są naprawdę bardzo fajnym połączeniem. I mogę wam zaraz powiedzieć, na jakie Pokémony one są dobre. Elektryczno-ciemne. Elektryczno-ciemny ma Dark... Czekajcie, sprawdzimy sobie. Podwójne, nie, niestety nie ma nic poczwórnego, niestety, no ale jest to naprawdę bardzo dobry Pokémon, jest on bardzo tankowaty i bodajże jego specjalizacją jest ataki wręcz, czyli nie te special ataki, tylko zwykłe ataki, fighting, zazwyczaj. Bardzo, bardzo fajna owieczka, zobaczymy w przyszłości. Jak macie jakieś... O, to jest Grozard. To również jest bardzo fajny Pokémon, ponieważ jest to Pokémon ziemny. Jego ewolucja później należy do typu ziemny dragon, która jest naprawdę bardzo, bardzo mocna. Jest to w sumie pierwszy dragon, którego spotykamy w grze. Więc Jezus Maria, dla tych Pokémonów tutaj... Przydałoby się w sumie coś złapać, tak żeby było do Pokédexa. Bo potem będziemy dostawać się... od profesora Bambo będziemy dostawać dopiero wtedy, gdy będziemy mieli Fly, a Fly niestety zdobywa się bardzo późno. To jest minusem moim zdaniem tej gry, że Fly dostaje się naprawdę bardzo późno. O, Revive'a dostaliśmy od niego, no myślałem, że będziemy walczyć. Ale to dobrze, z tym chyba będziemy walczyć, tak, dokładnie. Ale widzicie, jak się wytrenuje troszeczkę cierpliwości do tej gry się posiada i się wytrenuje Pokémony w dzikiej trawie. Jak widzicie, takie Pokémony nie stanowią dla nas żadnego problemu. Bodajże Ember będzie bardzo słaby na niego. Nie. Czyli on jest... Ember, on jest Ground Dragon w takim razie, aktualnie. Bym sprawdził sobie teraz. Ale bodajże Grozard jest aktualnie... aktualnie jest Ground Dragon. Dragon jest bardzo... jest dwukrotnie efektywny. Ogień jest dwukrotnie efektywny na dragony, a ziemia pół, więc to się wyrównuje. Dunsparce, jest to bardzo fajny Pokémon, naprawdę. Jeden z lepszych Pokémonów. I w sumie moglibyśmy Cablefly'a sobie troszeczkę go potrenować. Bo szczerze mówiąc, chyba chciałbym, żeby tego mieć Pokémona w swoim posiadaniu. Bodajże Fairy chyba dobrze działa na niego? Nie. Nie, po prostu. Aktualnie jest chyba on typem normalnym, on nie jest smokiem.
Nie pamiętam, szczerze mówiąc, naprawdę nie pamiętam. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Danspers, kto jakiego typu jest? Tata będzie bardziej podatny. Special attack felt. Rage. Crit. Jeszcze crit wszedł, naprawdę? Bardzo fajną rolę w anime pełnił, szczerze mówiąc. Bardzo fajny odcinek miał, który mi się spodobał. No dobra. Lecimy dalej przez drabinkę. Wychodzimy na zewnątrz. Oczywiście jest noc. Przepraszam was bardzo za to. I jak widzicie, jesteśmy w mieście No Touch, chyba, tak? Bodajże dobrze mówię. Zaraz wejdźmy jeszcze raz z kini. I jeszcze raz... O Jezus Maria. Jest to miasto No Touch City. Jest to miasto, w którym będziemy mogli zawalczyć w naszym pierwszym gymie. Jest to, jak widzicie, troszeczkę już bardziej konkretne miasto, dlatego wydaje mi się, że będziemy mogli tutaj się co nieco rozejrzeć za pewnymi rzeczami. Bo bodajże będziemy mogli tutaj zdobyć rower, którego w sumie i tak nie używałem. Nie, używałem w sumie. Już nie pamiętam, już dawno grałem w to jakiś miesiąc temu. Możemy się tutaj poprzechodzić, poprzeglądać. A tu jest kolejny Takun. Takun jest to Pokémon normalno ciemny. Pamiętam takie te rzeczy. Jezus Maria. O Jezus Maria. To będzie dom zamknięty bodajże. Nie, to ten po prawej będzie zamknięty. Hello, are you a Pokemon trainer? I can see you have a bright future ahead of you. Come back here after you get more experience and I can teach your Pokemon some strong moves. Czyli prawdopodobnie będziemy mogli tutaj przyjść, jak pokonamy lidera. This door is locked. Co niestety, co mnie dziwi tutaj w tym mieście strasznie laguje. Niestety gra jest słabo zoptymalizowana, moim zdaniem, ale to akurat dużym minusem jakoś nie jest. Dobra, wejdźmy tutaj, bodajże tutaj będzie możliwość zawalczenia z niektórymi. Name Rattler, I'm the fortune teller of names, bla bla bla. Ja nie chcę. Ja nie używam imion dla Pokémonów. Nie potrzebuję tego. Lubię bardzo oryginalne nazwy. Tutaj nic ciekawego. Tutaj chyba również nie ma nic ciekawego. Aha! Możemy Fortoga złapać. Możemy złapać Fortoga, żeby wymienić go na tą owieczkę. I w sumie bym to zrobił, szczerze mówiąc. Bardzo fajna jest ta owieczka, bym sobie spróbował ją wytrenować tym razem, ponieważ w poprzednim save'ie nie trenowałem kompletnie tej owieczki. Tak więc przydałoby się, szczerze mówiąc. Fortoga można złapać wędką. Tak więc... I dostaliśmy atak Attract, który jest w sumie słabym atakiem. Nie jest jakimś mega mocnym. Wejdziemy sobie jeszcze na górę. The Thunder Region. Bla bla bla. Jakieś takie zwykłe pogaduchy. Okej, okay, tutaj jest właśnie nawiązanie do Pokémon Red, ponieważ ten chłopak tam grał w Pokémon Red i to jest akurat fajne. Nie wiem dlaczego, naprawdę Nintendo przywaliło się do takich rzeczy jak prawa autorskie, jak ta gra nawet nie zarabiała na niczym. I to jest dziwne, no ale no cóż, niektórzy bronią swojej marki i mają do tego wielkie prawo. Możemy sobie przejść tutaj tym parkiem. Tutaj raczej nic takiego ciekawego nie będzie. No i tutaj, zobaczcie, jest coś takiego jak Subway. Jest to metro, tak zwane metro w regionie Tandor. I jest ono bardzo przydatne w późniejszej fazie gry, jeżeli nie znamy ruchu Fly. Dlatego warto tego później, w późniejszym czasie używać. Co się nazywa? Miejsce, w którym przebywają rangerzy Pokémon. Rangers Pokémon. Are you a Pokémon trainer? Bla bla bla. Full heala dostaliśmy. Tego się nie spodziewałem. Szczerze mówiąc, bardzo dobry item jak na początek. Dosyć drogi. Beetle Beach City. Jest to miasto położone w prawym górnym rogu. Nie, po prostu tam, gdzie była wyspa. Gdzie są wyspy. W górnej części miasta jest, oni mają tutaj w tamtym miejscu kwaterę główną. Tak więc będzie z nimi jeszcze naprawdę bardzo dużo wątków, bardzo fajne, ogólnie z nimi bardzo mocno fabuła się trzyma. Dlatego
Dobra. I tutaj zaczynę, tutaj już mamy gym. Tutaj, no oczywiście zadzwonił do nas Rich z Road 01. To jest ten koleś, co miał Fortoga, co był tam z wędką. Można się w sumie tam przejść, bo i tak chciałbym złapać Fortoga, żeby wymienić go na Boshonta. No i tutaj zaczyna się Jim. Tutaj jest Jim, z nim będzie tutaj mała historia, dlatego chciałbym w tym miejscu odcinek zakończyć. Tak więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka w górę, zostawcie komentarz miły i widzimy się w następnym odcinku, w którym będziemy to walczyć z liderem naszego pierwszego gymu, w którym zdobędziemy naszą pierwszą znak. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia, do usłyszenia. Hejos!